Janusz Walczuk jest bliski wydania swojego kolejnego solowego albumu. Po raz drugi postawił na longplay, co jak dowiedzieliśmy się przy okazji ujawnienia tracklisty, ma być trylogią. Mimo że płyta wyjdzie w SBM label, to niektórzy doszukują się jego konfliktu z wytwórnią. Wszystko zaczęło się od licznych komunikatów rapera z Warszawy o tym, że zamierza założyć własny kanał na YouTube. Od tego momentu wielu słuchaczy doszukuje się drugiego dna. Co na to Janusz Walczuk? Ja jestem w SB, nic się nie zmienia. Na moim kanale będę mógł wrzucać vlogi, odcinki i treści kierowane stricte dla moich fanów. Jest to naturalny element rozwoju marki osobistej i community wokół niej. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio ludzie strasznie szukają dziury w całym. Jak opublikowałem tracklistę i nie ma tam któregoś z moich kolegów artystów, to nie oznacza, że jesteśmy pokłóceni. Tylko po prostu albo nie było przestrzeni czasowej na zrobienie numeru, albo nie było w ogóle potrzeby zrobienia numeru. Nie ma co szukać sensacji na siłę. Więcej newsów o polskim rapie znajdziesz na tym kanale, dlatego nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji.